Posiadasz skórę tłustą, trądzikową, problematyczną, mieszaną, skłonną do tak zwanego zapychania porów, skórę, która ma problem z nadprodukcją sebum. Do tego być może jest to też skóra wrażliwa. Chcesz postawić na kosmetyki, które będą z jednej strony minimalistyczne, ale wszechstronne, więc chcesz mieć bardzo fajnie zbudowaną swoją pielęgnację, chcesz działać na problemy, o których wcześniej powiedziałam, ale też chcesz skórę wzmacniać, nawilżać, dbać o barierę hydrolipidową. No i co jeszcze jest ciekawe, chcesz albo w sumie to podchodzisz holistycznie do swojej pielęgnacji? Myślę, że ten film może Cię zainteresować. Dzień dobry moi drodzy, witajcie z takim krótkim wstępem. Zaczynamy dzisiaj nowy film z cyklu Ciekawa Marka. No i właśnie, opowiem Wam dzisiaj o marce, przybliżę Wam dzisiaj markę koreańską, pielęgnację azjatycką, holistyczną, kosmetyki, która już od jakiegoś czasu pokazuję Wam w mediach społecznościowych, również tutaj na moim kanale, są też w mojej pielęgnacji od jakiegoś czasu i bardzo się cieszę, że w tej pielęgnacji się pojawiła. Przetestowałam produkty tej marki na sobie, a jak wiecie, posiadam skórę mieszaną, skórę wrażliwą. Okazuje się, że zaczynam mieć już pomału problem z przebarwieniami, ale o tym będzie w innym filmie. Natomiast wiecie również bardzo dobrze, że stawiam na kosmetyki, które mają ciekawe technologie, ciekawe substancje aktywne, które przede wszystkim skutecznie działają. Takie, które mogłabym Wam tutaj polecić, zaproponować w pielęgnacji. No i szukam dla Was też ciekawych marek, być może takich, o których jeszcze nie jest głośno, ale powinno być. I dzisiaj przedstawię Wam właśnie markę Axis Y, markę interesującą, markę, która zasługuje właśnie na ten film. Zacznijmy jak zawsze od takich szczegółów dotyczących marki, czyli co to takiego jest, co to są za kosmetyki, z czym tutaj mamy do czynienia. Moi drodzy, koreańska marka, marka tworząca kosmetyki, które są skierowane do osób, które podchodzą do pielęgnacji holistycznie. Szukają takich minimalnych rozwiązań, ale wszechstronnych rozwiązań. Czyli mają to być produkty, które będą ukierunkowane na dany problem dla osób, które stawiają na fajne rozwiązania i ciekawe składniki aktywne. I tutaj rzeczywiście w przypadku marki Axis Y mamy wszystko to, czego oczekujemy. Marka Axis Y jest oparta przede wszystkim na naturalnych i funkcjonalnych składnikach aktywnych i działa w tym całym takim, powiedziałabym, duchu clean beauty. Na pewno coś o tym słyszeliście, czyli dobre oczyszczanie, działanie przeciwko tym wszystkim czynnikom zewnętrznym, które na nas działają. Coś dla osób, które mieszkają w dużych miastach, które borykają się ze smogiem, z promieniowaniem, właśnie z tą aktywnością tych wszystkich czynników zewnętrznych. Szukają fajnych, skutecznych kosmetyków i takie tutaj właśnie mamy. Marka Axis Y podchodzi, tak jak już wspomniałam wcześniej, holistycznie do pielęgnacji. Mamy tutaj spersonalizowane rozwiązania. Jest to marka, która nie testuje na zwierzętach, ale też stroni od substancji kontrowersyjnych. Natomiast stawia na składniki aktywne, które będą działały na problemy skóry właśnie tłustej, trądzikowej, mieszanej, problematycznej, ale to mają być też takie produkty, które będą działały na nadwrażliwość naszej skóry, z którą bardzo często się borykamy właśnie w przypadku działania różnych czynników zewnętrznych, ale też bardzo często, kiedy stosujemy za dużo kosmetyków, kiedy zbyt agresywnie działamy na naszą skórę, kiedy te substancje aktywne też są dla nas zbyt mocne, wtedy ta wrażliwość może się pojawić. Ona się pojawia oczywiście w przypadku wszystkich typów skóry, ale dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o tej takiej problematycznej. I tutaj zaczniemy w omawianiu marki Axis Y od pierwszej takiej cennej informacji, która w moim przypadku, która zwróciła moją uwagę i niesamowicie mnie zainteresowała, ponieważ marka stosuje taką zaawansowaną formułę, 6 plus 1 plus 1. O co tutaj chodzi? Już Wam w sumie w jednym z moich filmików troszeczkę na ten temat mówiłam, ale dla przypomnienia mam 6 składników
podstawowych są to składniki bogate w substancje odżywcze. Mamy jeden główny składnik skierowany na konkretne działanie i eliminację określonego problemu skórnego i uwaga, jedną skuteczną technologię, która ma zapewnić najwyższej jakości składniki, a co za tym idzie, najwyższej jakości rezultaty. Kiedy przyjrzycie się kosmetykom marki Axis Wise, zobaczycie, że każdy kosmetyk jest opracowany właśnie według tej formuły. Mamy wyróżnione te podstawowe składniki, 6 podstawowych składników, mamy ten jeden główny składnik i tę technologię. Natomiast to nie jest tak, że w składach tych kosmetyków mamy tylko 6 lub 7 składników aktywnych i koniec. Oj nie! Muszę Wam powiedzieć, że jak przeglądałam składy, analizowałam składy tych produktów, to tam mamy zdecydowanie więcej tych składników aktywnych, tych substancji aktywnych, ale to, co jest najważniejsze w tych kosmetykach, jest wyróżnione. Jest zazwyczaj na początku składu, więc możecie też sobie zerknąć, jak to dokładnie wygląda. Mi podoba się to, że właśnie te substancje aktywne pochodzenia roślinnego, pochodzenia naturalnego, są pozyskiwane w bardzo etyczny sposób, są bardzo fajne. Między innymi jest tam wąkrota azjatycka, którą ja osobiście uwielbiam w kosmetykach, bo ona cudownie działa na przykład na mój typ skóry, ale nie tylko. Natomiast podoba mi się to, że w całej tej ofercie mamy taką grupę produktów, które właśnie mają fajnie działać. Mają dawać nam taką kompleksową pielęgnację holistyczną, czyli mamy oczyszczanie, mamy tonizację, co jest dla nas bardzo ważne, bo wiecie, że dobrze oczyszczona skóra jest podstawą do dobrej pielęgnacji i do pięknej skóry właśnie. Ale mamy też produkty takie dodatkowe, jak na przykład maski. Mamy też produkty właśnie te uzupełniające. Mamy serum. Z jednej strony serum, które będzie działało konkretnie na dany problem, jak na przykład serum rozjaśniające na przebarwienia, ale mamy też inne serum, takie, które będzie z kolei nawilżało, czyli dawało nam to, co jest potrzebne w przypadku skór problematycznych i też wzmacniało naszą barierę hydrolipidową, na czym bardzo nam zależy. W moich mediach społecznościowych, jak również tutaj na moim kanale, już Wam pokazywałam część z tych kosmetyków, o których dzisiaj właśnie sobie rozmawiamy. Mogliście mniej więcej zobaczyć też konsystencję, ich działanie, opowiadałam o składach, więc film na temat wieczornego rytuału oczyszczającego tutaj Wam się wyświetli, ale zostawię Wam oczywiście link, możecie sobie posłuchać, wejść, zapraszam Was bardzo serdecznie. Natomiast na moim Instagramie mogliście widzieć już między innymi Reelsa z troszeczkę innymi kosmetykami, ale również na moim blogu pojawił się post z recenzją super, super serum. Dzisiaj tak pokrótce, dosłownie odrobinę opowiem Wam o kosmetykach marki Axis Y, bo uważam, że są naprawdę tego warte. Jeśli właśnie jesteście osobami, które potrzebują tego wszystkiego, o czym powiedziałam wcześniej, to marka powinna Was zainteresować. Bez względu na to, czy jest to marka azjatycka, czy jest to marka koreańska, to jest naprawdę bardzo ciekawa marka, bardzo fajnie skomponowana i warta uwagi. Pierwszym krokiem w naszej pielęgnacji jest oczywiście oczyszczenie skóry i tutaj pokażę Wam żel oczyszczający. Żel, który można stosować zarówno rano i wieczorem. Ma bardzo fajną, przyjemną formułę, delikatną, taką właśnie lekko wodnisto-żelową. Też delikatnie się pieni, ale bardzo fajnie oczyszcza naszą skórę. Ma przyjemny zapach, który nie będzie Wam tak jakby przeszkadzał w tym codziennym procesie oczyszczania, absolutnie nie podrażnia skóry. Co tutaj takiego ciekawego znajdziemy? No właśnie, mamy m.in. wąkrotę azjatycką, mamy nagietek, mamy zieloną herbatę, mamy olej ze słodkich migdałów, chmiel czy bazylię azjatycką. Główny składnik to komosa ryżowa, a skuteczna technologia jest to proces pozyskiwania ziół, przetwarzania tych ziół, substancji aktywnych, żeby też właśnie skutecznie te substancje pozyskane między innymi z ziół działały na naszą skórę. Bardzo fajny produkt. Do tego opakowanie z pompką, więc super się nie wyciska,
bardzo też wydajny, muszę Wam powiedzieć, bo wystarczy odrobina tego żelu i możemy sobie doczyścić naszą skórę. Tak jak powiedziałam, możemy go stosować w tej porannej pielęgnacji, ale również w wieczornej pielęgnacji i on będzie przede wszystkim usuwał zanieczyszczenia z naszej skóry, usuwał resztki makijażu, nie podrażniał tej skóry, delikatnie ją nawilżał, działał też przeciw tym wszystkim czynnikom, które bombardują naszą skórę, doczyszczał pory, delikatnie zwężał i też nawilżał. Dopełnieniem naszej codziennej pielęgnacji po oczyszczaniu, po myciu skóry z wodą i właśnie zastosowaniu między innymi właśnie tego żelu jest tonik. W przypadku skór mieszanych, tłustych, problematycznych, trądzikowych, bardzo fajnie, jeśli w tej pielęgnacji, codziennej pielęgnacji znajdą się kwasy. Ja już tutaj na moim kanale wiele razy Wam opowiadałam o tym, że kwasy mają cudowne działanie. Z jednej strony delikatnie złuszczają, mogą też mocniej złuszczać, w zależności od tego, jakie mamy stężenie kwasów i jakie mamy kwasy. Mogą działać na przebarwienia, też ze względu na to, jakie mamy kwasy zastosowane w danym produkcie. Mogą też odblokowywać pory, zwężać te pory. To jest naprawdę ciekawe rozwiązanie dla osób, które też borykają się z nadprodukcją sebum. Ale wszystko oczywiście zależy od tego, jakie mamy te stężenia, jakie mamy zastosowane kwasy. I jeśli chodzi o markę Axis White, to mamy tonik, w którym głównym składnikiem aktywnym, tym głównym składnikiem, który działa na konkretny problem, jest kwas salicylowy. Ja osobiście ten kwas uwielbiam, ponieważ on bardzo fajnie, aktywnie działa, nawet już w niskich stężeniach. Tutaj mamy co prawda niskie stężenie i dobrze, bo jest to tonik, który ma uzupełniać naszą pielęgnację. Delikatny zapach, taki lekko powiedziałabym ziołowy, momentalnie ulatnia się ze skóry. Nie ma mowy o jakichkolwiek podrażnieniach, zaczerwienieniach, pieczeniu. Co tutaj znajdziemy takiego w składzie? Wśród tych sześciu podstawowych składników mamy wąkrotę azjatycką, o której wcześniej mówiłam. Mamy drzewo herbaciane, super działa na stany zapalne. Trzcinę cukrową, mamy lotos, mamy jastrzębiec, mamy jeszcze pstrolistkę sercowatą. Ciekawy składnik, o którym też jest mało głośno, o nim się praktycznie nie mówi, a też bardzo fajnie wpływa na skórę. No i mamy tę zaawansowaną technologię, dzięki czemu marka uzyskała świetny tonik, bardzo fajnie, aktywnie działający, wspomagający naszą pielęgnację i uzupełniający ten etap oczyszczania. Moi drodzy, dwa słowa, dosłownie dwa słowa, ponieważ jest na moim blogu pełna recenzja tego właśnie serum i tam zapraszam Was bardzo serdecznie, gdzie zrobiłam analizę, jeśli chodzi o skład, wszystkie substancje aktywne, które tutaj mamy, wypowiadam się na temat konsystencji. To jest produkt, który w mojej pielęgnacji jest gdzieś tam, zajmuje wysoką półkę ze względu na swoje świetne działanie. Mamy super przyjemną, taką lekko żelowo-wodnistą konsystencję, bez żadnych substancji barwiących. To jest serum, które będzie działało na nawilżenie naszej skóry, odbudowywało barierę hydrolipidową, ale również działało na nasze problemy związane ze skórą mieszaną, tłustą, trądzikową. Cudo! Naprawdę uwierzcie mi, świetny, świetny produkt. Kosmetyk, o którym jeszcze Wam tutaj nie opowiadałam i go nie przedstawiałam w moich mediach społecznościowych, ale niedługo to zrobię, to jest kolejne serum. Troszkę inne opakowanie, jak widzicie, bo mamy tutaj produkt zamknięty w tubce, zakończony właśnie taką pompeczką, przez co też oczywiście jest higieniczny, bez problemu wydostaje się z opakowania. Jest to serum skierowane na problem związany ze skórą tłustą, trądzikową, ale również z przebarwieniami. Z przebarwieniami, które mogą się pojawić. Z jednej strony ze względu na działanie czynników zewnętrznych, takie jak promieniowanie, ale z drugiej strony też są to przebarwienia, które pojawiają się w związku ze stanami zapalnymi. I tutaj mamy między innymi jako główny składnik 5% niacynami. Fajna konsystencja, powiem Wam, taka lekko kremowo-żelowa, bardzo przyjemnie pracuje na skórze, momentalnie się wchłania i nie pozostawia żadnego tłustego filmu. A jeśli chodzi o pozostałe składniki aktywne, to mamy tutaj między innymi, mamy skwalan, mamy papaję, mamy rokitnik zwyczajny i nagietek.
Mamy otręby ryżowe, ale mamy również łagodzącą alantoinę. No bo z jednej strony działamy lekko złuszczająco, działamy na te przebarwienia, na problemy skóry tłustej, trądzikowej, problematycznej, mieszanej, ale no właśnie, musimy też łagodzić stany zapalne, musimy łagodzić podrażnienia. Przemyślane do samego końca, zaawansowana technologia, bardzo przyjemne w aplikacji, w użyciu, świetny produkt, o którym jeszcze będę Wam opowiadać. Co tygryski lubią najbardziej? Pielęgnację uzupełniającą, czyli te wszystkie rytuały wieczorne, które sprawiają, że się odprężamy, ale dajemy naszej skórze również to, co jest jej potrzebne. I maski. Tutaj będą trzy. Wszystkie trzy są niesamowicie ciekawe. Zacznę od maski oczyszczającej, czyli taki produkt, który możemy spokojnie stosować dwa, a nawet trzy razy w tygodniu. Produkt, który już widzieliście tutaj na moim kanale, właśnie w tym rytuale oczyszczającym z marką Axis Y. Jest to maska, która ma taką formułę, powiedziałabym, przypominającą troszkę glinkę, ale nie jest to taka typowa glinka, ponieważ ta maska nie zastyga na naszej skórze. Troszeczkę tak na niej pracuje, powiedziałabym, właśnie zastygającą, ale nie do samego końca. Nie ma takiego efektu skorupy, która może Wam się kojarzyć bardzo często z maskami glinkowymi. Tutaj też w składzie mamy świetne rozwiązanie, jeśli chodzi właśnie o substancje aktywne, bo wśród sześciu składników tych podstawowych znajdziemy fasolę azuki, mamy lotos, mamy listownicowce, mamy karczocha, mamy fasolę mung i znowu mamy tę pstrolistkę sercowatą. A jeśli chodzi o jeden główny składnik, mamy tutaj bylicę japońską, której jest naprawdę bardzo dużo w składzie, bo mamy aż 61%. Powiem Wam tak, ta maska cudownie oczyszcza skórę, przepięknie ją rozjaśnia. Nawet bym powiedziała, delikatnie wygładza i zmniejsza pory. Uzupełnienie pielęgnacji skór tłustych, mieszanych, problematycznych, trądzikowych. Przyjemnie pachnie, fajnie się ją nosi na skórze, bo ona absolutnie nie spływa, więc możecie ją sobie nałożyć na 10-15 minut, wykonywać różne czynności albo się z drugiej strony relaksować, a potem ją zmywamy i ta skóra jest naprawdę taka miękka, taka przyjemna w dotyku, no i to, na czym nam zależy, że jest wygładzona, rozjaśniona, taka nabiera blasku, bardzo fajny kosmetyk. No i tutaj mamy opakowanie, jak widzicie, taki słoiczek, ale dodatkowe wieczko, które chroni naszą konsystencję i mamy też szpatułkę, dzięki której możecie sobie nakładać tę maskę na skórę albo używać na przykład pędzelek, specjalny pędzelek do masek. Także świetne rozwiązanie, fajna technologia, fajna konsystencja, a przede wszystkim działanie. Ale lecimy teraz z drugą maską. I tutaj z kolei mamy już inną konsystencję, też inny skład i inne działanie. To jest propozycja dla osób, które szukają też ukojenia w swojej pielęgnacji. Bo bardzo często w przypadku skór trądzikowych, tłustych, mieszanych, problematycznych pojawiają się na przykład kuracje dermatologiczne. Ta skóra się ściąga, napina, ale też jest taka wrażliwa i potrzebuje ukojenia, potrzebuje nawilżenia. I tutaj właśnie mamy fajną żelową maskę, która w składzie zawiera sześć podstawowych substancji aktywnych, takich jak pstrolistka sercowata, mamy figę, mamy wąkrotę azjatycką, łagodzącą alantoinę, korzeń pochrzynu i bylicę japońską. Ale mamy również jeden główny składnik, 2% niacynamid, no i tak jak powiedziałam wcześniej, świetną technologię. Bardzo fajna, przyjemna konsystencja już właśnie żelowa i też muszę Wam powiedzieć, że skóra po zastosowaniu tej maski, podobnie jak w przypadku maski oczyszczającej, jest taka miękka, też bym powiedziała lekko napięta, nawilżona, zregenerowana, złagodzona. Znika jakieś zaczerwienienie, takie lekkie podrażnienie i te stany zapalne, które pojawiają się na skórze, też szybciej się goją. A to z kolei wiem,
ponieważ podzieliłam się tą maską z bliską mi osobą, która wzięła ją do testów. Jest to osoba, która posiada niestety zmiany zapalne trądzikowe na skórze właśnie na okolicy policzków i jest zachwycona, jak cudownie ta maska działa. Tutaj też mamy maskę zamkniętą właśnie w takim pojemniczku, też mamy wieczko dodatkowe, szpatułkę, także marka zadbała o wszystkie najważniejsze szczegóły. I ostatni produkt, który chciałabym Wam dzisiaj przedstawić, ale musicie mi wybaczyć, nie mam go fizycznie, ponieważ go zużyłam i wyrzuciłam, bo jest to maska w płacie, więc trzymanie tego płatu na potrzeby dzisiejszego filmu, no nie. Ale ta maska z kolei wywołała u Was na moim Instagramie wielki zachwyt. Wow! Dlaczego? Dlatego, że mamy maskę zamkniętą w takiej, no powiedziałabym, dużej saszetce, w której jest ogromna ilość seru. Po wyjęciu płatu właśnie z tej saszetki, powiem Wam tak, ten płat ocieka w serum. Jest go tak dużo, że nawet jeżeli nałożymy maskę na 15-20 minut, to cały czas nasza skóra jest taka wilgotna i nawilżona, a pozostałości serum możemy wykorzystać i nałożyć na inne miejsca, na przykład na szyję, na dekolt, wmasować w dłonie. A ta maska witalizuje, tak to mówi marka, naszą skórę, czyli ma ją odżywiać, intensywnie nawilżać, nadawać jej blasku, takiego pięknego glow. I słuchajcie, tak się właśnie dzieje. Zresztą sami widzieliście na Reelsie, który opublikowałam na Instagramie, że po zdjęciu tej maski skóra jest taka fajnie napięta, ekstra nawilżona, taka wilgotna, błyszcząca, mamy ten naturalny glow. Coś wspaniałego. Dodatkowo też bardzo fajnie wycięty płat, na co ja zwracam uwagę. I taki płat, który się nie przemieszcza na naszej skórze. Nie jest ani za mały, ani za duży w sam raz. Tutaj z kolei w składzie znajdziemy wąkrotę azjatycką. Mamy korzeń peonii, mamy kapustę, okrę, szpinak, brokuł. No i ten główny składnik, czyli bylicę japońską. Zobaczcie teraz, jakie fajne, ciekawe substancje pochodzenia naturalnego znajdziemy właśnie w produktach marki Axis Y. Wszystkie kosmetyki, o których dzisiaj Wam opowiadałam, dostępne są w drogerii Tagomago. I byłoby super, gdyby drogeria jeszcze uzupełniła ofertę, ponieważ widziałam na stronach koreańskich marki, że jest jeszcze kilka innych produktów, które sama chętnie bym przetestowała, ponieważ zapowiadają się one naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Te kosmetyki, które sama przetestowałam i które nadal są w mojej pielęgnacji, bo będę je stosowała w najbliższym czasie, w tym okresie jesiennym, super się u mnie sprawdzają. Dlatego też właśnie pomyślałam, że przedstawię Wam dzisiaj tę markę, troszkę Wam o niej opowiem i o tych kosmetykach i będę Wam jeszcze ją pokazywać tutaj na moim kanale, czy też w moich mediach społecznościowych oraz na blogu, bo jest to jedna z takich, powiem Wam szczerze, ciekawszych marek, która dociera właśnie do skór trądzikowych, tych problematycznych, tłustych. A wiem, że wśród Was jest tutaj bardzo duża ilość osób, które czegoś takiego szukają. Bo z trądzikiem borykamy się bez względu na wiek. Możemy mieć trądzik młodzieńczy, możemy z trądzikiem borykać się z trądzikiem dorosłych. Te zmiany, które pojawiają się na naszej skórze, te zanieczyszczenia, które są związane no, z naszą codziennością, z naszą rzeczywistością. Tak naprawdę powiem Wam, że mimo tego, że tutaj mamy kosmetyki skierowane głównie właśnie do tych typów skóry, to są tutaj takie produkty, które sprawdzą się również w przypadku skór normalnych, czy nawet, słuchajcie, skór suchych. A dodatkowo są też to produkty, które sprawdzą się w przypadku osób ze skórą dojrzałą. Jak na przykład właśnie serum. Serum to odbudowujące bariery hydrolipidowe, nawilżające, ponieważ ono też w składzie ma substancje, które będą działały anti-aging, że tak powiem. Także mam nadzieję, że dzisiaj zainteresowałam Was marką Axis Y. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy tak się stało. Który z kosmetyków najbardziej Was zainteresował, zaintrygował, a może macie ochotę przetestować właśnie któryś z nich i który to będzie. Napiszcie koniecznie w komentarzach, a ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam o tych linkach, które znajdziecie w opisie i widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa!